przychodzisz, Panie, w lekkim powiewie wiatru. Obecność Twa nie narzuca się. Twój głos jest w mym sercu tak bardzo delikatny, że każda myśl zagłusza Cię. Twój głos niech rozbrzmiewa w sercu mym. Niech On myśli me uciszy dziś. Niech trwać mnie nauczy w ciszy tej, by znów słowo ciałem stało się. Twe słowo nie potępia, lecz pociesza. I radość da tam, gdzie smutek jest. Wstańcie. Przebacza, gdy skruchę widzi na dnie serca. Pomaga żalem zgładzić grzech. Twój głos niech rozbrzmiewa w sercu mym. Niech On myśli me uciszy dziś. Niech trwać mnie nauczy w ciszy tej, by znów słowo ciałem stało się. Więc mów, chcę usłyszeć słowo Twe. Więc mów, poślij mnie tam, gdzie sam chcesz. Chcę dziś świętą wolę poznać Twą, bym mógł w każdym dniu wypełniać ją. Rozbrzmiewa w sercu mym. Niech On myśli me uciszy dziś. Niech trwać mnie nauczy w ciszy tej, by znów słowo ciałem stało się. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Dotykamy teraz chyba najczulszego punktu, jaki jest w człowieku. Dotykamy naszego sumienia. Tego, co jest najbardziej w nas wpisane, tego, co jest w nas najbardziej najgłębsze i do czego dostęp mają praktycznie tylko dwie osoby. Pan Bóg i ja sam. Jest to mega trudny moment. Ale bez tego momentu tak naprawdę życie cały czas będzie takie samo. Od nas będzie zależało, jak bardzo pozwolimy się dotknąć. Dotknąć samemu Panu Jezusowi. Bo odpowiedzią na nasz grzech jest zawsze miłość Pana Boga. To inaczej nigdy nie działa. Dlatego podczas tego nabożeństwa prośmy o to, żebyśmy mieli otwarte serca. A Pan Jezus już resztę zrobi. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, wlej w nasze serca ducha pokuty i miłosierdzia. Otwórz naszą wolę i nasz umysł na zrozumienie Twojego słowa, abyśmy mogli zmieniać nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Usiądźcie.
Czytanie z Księgi Rodzaju. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział: nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi: owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc i skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze, kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Oto Słowo Boże. Kto we łzach sieje, żądź będzie w radości. Kto we łzach sieje, żądź będzie w radości. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Kto we łzach sieje, żądź będzie w radości. Mówiono wtedy między narodami: wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła. Kto we łzach sieje,
rządź będzie w radości. Odmień znowu nasz los, o Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Kto we łzach sieje, rządź będzie w radości. Alleluja, 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 alleluja. I ja Ciebie nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a Ty co powiesz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi, a kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie, schyliwszy się, pisał po ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja Ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie. Ciężka ta Ewangelia. Nieraz ją pewnie żeście słyszeli, ale tak jak żeśmy słyszeli pewnie ją nieraz, tak ona nieraz przechodzi ponad głowami. A chodzi o to, żeby ona nie przeszła nad głową, ale została w sercu. Ja wam chciałem zaproponować tylko jedną rzecz. Taką, żebyśmy nad tą Ewangelią się chwilę zatrzymali. A zobaczycie, że ona będzie lepszym rachunkiem sumienia dla każdego z nas niż to, co przeważnie robimy na chwilę przed spowiedzią. Ta Ewangelia mocno zainspirowała papieża Franciszka. W tym roku w Wielkim Poście mieliśmy takie nabożeństwo pojednania i Franciszek wyszedł właśnie od tej Ewangelii. Kiedy zaczął mówić, przepowiadać, zaczął od tej Ewangelii. I powołał się na jedną myśl świętego Augustyna. Powiedział tak: dwoje ich pozostało. Nieszczęśliwa i miłosierdzie. Tylko dwoje. Nieszczęśliwa i miłosierdzie. Dlatego ta Ewangelia. Bo każdy z nas się w niej może odnaleźć. Ale gdybyście chcieli poszukać tej Ewangelii w pierwszych 3-4 wiekach chrześcijaństwa, to byście jej nie znaleźli. Nigdzie. Dlaczego? Bo jej nie było w Piśmie Świętym. Dlaczego? Nie to, że ktoś ją później dopisał.
Tylko pobożni chrześcijanie ją wyrzucili z Pisma Świętego, bo nie mogło jej tam być. I później ona wróciła nie na swoje miejsce prawdopodobnie. A dlaczego ją wyrzucili? Ano dlatego, że w starożytności chrześcijańskiej były trzy grzechy, za które nie wolno było, a inaczej, trzeba było pokutować do końca życia. Nie wolno było tak sobie rozgrzeszyć. Pierwszym grzechem to było zabicie drugiego człowieka, świadome, dobrowolne. Drugi grzech to było zaparcie się wiary. I trzecim grzechem, za który trzeba było pokutować do końca życia, było co? Cudzołóstwo. Więc nawet Jezus, Bóg wcielony, nie mógł tego grzechu odpuścić według pobożnych i życzliwych chrześcijan. I wydaje mi się, że żyjemy w trochę lepszych czasach. Bo wydaje mi się, że wielu ludzi by miało dzisiaj kłopot z uzyskaniem rozgrzeszenia na spowiedzi, gdyby zastosować te kryteria, które panowały wtedy. Bo każdy z nas gdzieś w jakiejś sferze nie domaga, a tym bardziej nie domaga w tej sferze związanej z 6 czy 9 przykazaniem. Ale my mamy szansę się nawracać. Nawracać, czyli zbliżać znowu do Pana Boga. A co człowieka nawróci? Nawróci was to, że ktoś wam pogrozi palcem, powie nie wolno? Tra-ta-ta, nie? Obejdzie się to tak dookoła. Znajdzie się 15 wymówkę z 16 rzędu. Człowieka nawraca tylko doświadczenie miłości i miłosierdzia. Nic więcej. Jeżeli poczujesz, że jesteś kochany, to nie będziesz kopał tej drugiej osoby. Nie to, że ona jest ważniejsza od ciebie, że ma nad tobą władzę, to nic nie znaczy. I Bóg wpisuje się właśnie w tę logikę myślenia i działania. On nawraca przez miłość i miłosierdzie. Spójrzcie na tę kobietę. Ona tak naprawdę nie przychodzi do Jezusa. Ona jest przyprowadzona do Niego. Ona nie planowała przyjść do Niego. Planowaliście przyjechać na SDM? Skoro tu jesteście, no to jakoś tak. A dlaczego? Nie? Nie planowaliście? Sorry. Myślę, że większość planowała. Dlaczego? Bo będzie fajna atmosferka, bo będzie kadzidełko, inna msza święta, bo będzie piłka, bo będzie to, tamto. Ale nie pytaj się, dlaczego ty chciałeś tutaj przyjechać, czy dlaczego przyjechałeś, tylko dlaczego chcesz, czy chciałbyś tutaj zostać, bo to jest istota. Bo zwabić się można na różne rzeczy. Ale pytaj, dlaczego chcesz zostać. Co takiego musi być w tym przeżyciu? Co takiego w tobie musi wypuścić korzenie, że chciałbyś zostać? Żeby to, co będzie się tutaj działo, zaowocowało później przez cały rok. Nie pytaj, dlaczego przyjechałeś. Nie pytaj, dlaczego ta kobieta przyszła. Pytaj, dlaczego ona chce zostać i dlaczego ty chcesz zostać. To jest istota. Zresztą zobaczcie, ona przychodzi z mega ciężkim grzechem dla siebie. Ona popełniła ten grzech prawdopodobnie w jedno z dwóch najważniejszych świąt żydowskich, czyli albo w święto namiotów, albo w samą Paschę. Czyli w święta, podczas których zbliżamy się do Pana Boga, przychodzimy do Niego. Ona ryb grzech. Masz taki grzech w swoim życiu, który popełniasz i który cię boli tak mega, tak na maksa, które cię trzyma za twarz tak nisko ziemi, że nie jesteś w stanie zipnąć, a jak próbujesz się z niego uwolnić, to ten grzech mówi jeszcze niżej, jeszcze gorzej, jeszcze mocniej. Masz to? Jak tak, to jesteś dokładnie w roli tej kobiety, bo to cię boli w środku. Może to jest grzech ciężki, z którym sobie nie radzisz od jakiegoś czasu, może to jest częstotliwość popełniania jakiegoś grzechu. Może to jest to, że od spowiedzi minęło już ho, 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 albo jeszcze więcej. A może to jest to, że zataiło się jakiś grzech na spowiedzi. Może to jest kolejna komunia święta przyjęta w stanie grzechu ciężkiego. Jesteś jak ta kobieta. I teraz pytanie, czy zostaniesz w tym? Czy spróbujesz to zmienić? Czy spróbujesz coś z tym zrobić? Bo jak nie teraz, to
to zaświadczam ci, że później będzie już coraz gorzej zmobilizować się wewnętrznie do czegokolwiek, do jakiejkolwiek przemiany, do zrobienia jednego kroku dalej. Papież Franciszek w tym wspomnianym dniu pisał tak. Dwoje pozostało, nieszczęśliwa i miłosierdzie, tylko oni. Ileż razy czujemy się samotni i gubimy wątek życia. Ileż razy nie wiemy, jak zacząć od nowa, uciśnieni trudem, by zaakceptować samych siebie. Musimy zacząć od nowa, ale nie wiemy skąd. Tylko otrzymawszy przebaczenie, możemy zacząć na nowo odświeżeni, doświadczyć radości bycia naprawdę miłowanymi przez Ojca. Jedynie poprzez przebaczenie Boga zachodzą w nas rzeczy naprawdę nowe. Mieliście takie momenty zniechęcenia w życiu? Takie, że grzech dał wam już tak popalić, że już mieliście ochotę rzucić to wszystko, przepraszam, w cholerę i zostawić? Podejrzewam, że każdy z nas miał, ma albo będzie miał taką chwilę. Ale Pan Bóg nas z tego wyrywa. Mnie kiedyś wyrwał piosenką. Jak jeszcze w zeszłym roku byłem na parafii we Florence, wszystko pięknie, ładnie, wiecie, tylko jak człowiek chce się wyspowiadać, to żeby proboszcz miał względny komfort psychiczny, to nie pójdę do niego, nie? Więc muszę sobie coś zorganizować. A wiedziałem, że już mi trochę czasu minęło od spowiedzi. A nawaliło się sporo wtedy. Wtedy był taka zniżka formy zupełna. I to takie sprawy swoje, osobiste i inne. Tego się nawaliło naprawdę sporo. Ja mówię, albo coś drgnie, albo nie drgnie. Zadzwoniłem do takiego księdza. Mówię, księże, ja nie będzie ksiądz gdzieś tutaj. On mówi, no ojcze, no będę tutaj. To po szkole ojciec jak skończy, to proszę podjechać, to będzie spowiedź. Mówię, może się przemogę do tej spowiedzi. Nie? Poszedłem do szkoły. Dzieciaki jak nigdy dały tak do pieca, że ostatnią rzeczą, o której marzyłem, to jest pojechanie gdziekolwiek, tym bardziej do spowiedzi. A z drugiej strony było, no może jednak pojedź, skoro już zadzwoniłeś. Mówię, nie chcę. Mam sporo za uszami, już nie chcę. Niech mi trochę przejdzie to wszystko. A z drugiej strony, no i co, wystawisz księdza do wiatru? Szukanie kompromisu. Mówię, jechać, nie jechać. Ja mówię, pojadę. Jak nie do spowiedzi, to chociaż do Biedronki sobie pojadę. Kupię coś na pocieszenie. Wsiadam do owianej dobrą sławą Renówki. Ja zawsze mam, wiecie, w samochodzie ustawione Radio Z. Ja nie mam tam żadnych ewangelizacyjnych rzeczy, jakichś tam innych. Nie? Ja mam zwykłe Radio Z ustawione. Nie ma tego lokowania produktu, więc... I jadę. Jestem w połowie drogi do Biedronki. Nie? I wtedy jak mnie coś tak... Do tej pory tam myśli, wiadomo, krążyły wszędzie. Ale raptem usłyszałem refren jednej piosenki, bynajmniej nie katolickiej, nie chrześcijańskiej. Później się dowiedziałem, co to za piosenka, bo sobie ją przesłuchałem w całości. Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Jakby mnie ktoś walnął w głowę. Chłopie, zawracaj od tej Biedronki. Jedziesz w drugą stronę teraz. Nie? I faktycznie udało się. Pan Jezus zadziałał przez radio. Powiecie, głupi, nie? Na mnie to tak poskutkowało. I myślę, że Pan Bóg takie promyczki nadziei daje każdemu z nas. Zobaczcie, kiedy ta kobieta zostaje przyprowadzona do Jezusa, Jezus okazuje jej szczyt uwagi, nie? Bierze palucha i pisze po ziemi. Chcielibyście być tak potraktowani? Przyjdziecie do spowiedzi, ksiądz, no, co tam jeszcze masz, nie? I w uchu sobie podłubię i w nosie. Ale ciekawsze od tego jest jeszcze to, co Jezus pisał na tej ziemi. Wiecie co? My też, nikt tego nie wie.
2000 lat się nad tym zastanawiamy i dalej nie wiemy. Teorie są różne. Święty Hieronim mówi, że Jezus pisał grzechy tych ludzi, którzy tam stali. Nie? Jak pisał, jak któryś zobaczył swój grzech, poszedł. Nie? Święty Augustyn w jednej interpretacji mówi, że pisał imiona tych kobiet, z którymi zgrzeszyli ci faceci, którzy stali tam dookoła. Nie? Jak któryś zobaczył imię tej swojej lubej, 5 poszło, 7 poszło, 10 poszło. Nie? Ale dla mnie najpiękniejsza jest interpretacja świętego Augustyna, którą on podał. Mówi tak. Jezus pisał na ziemi tylko jedno słowo. Pisał słowo cudzołóstwo. A w tym momencie przez świątynię wiał wiatr, który jest symbolem Ducha Świętego. I jak Jezus pisał to słowo cudzołóstwo, wiał ten wiatr, wiał duch i mówił nie ma. Zamazywał ten grzech. Jezus dalej pisał, duch dalej wiał. Ona widziała, jak nie ma tego grzechu. Jak ten jej grzech znika. Macie takie doświadczenie przy spowiedzi, że nie oskarżam się ciągle, tylko mój grzech znika. Ja mówię o nim, nie ma go. Jezu, jak my byśmy mieli takie doświadczenie, to byśmy mieli tak. Popatrzcie dzisiaj na spowiedź w ten sposób, że jest grzech, a właściwie on był, ale on znika, jego nie ma. I co z tego, że on był? Jutro już go nie musi być. Nie. To nie jest na zasadzie, że jakiego mnie Boże stworzyłeś, takiego mnie masz. Nie. Jego już nie będzie. I ostatnia rzecz. Nie pytaj się, dlaczego przyjechałeś, tylko dlaczego chcesz zostać. To może być spowiedź, ta, która za chwilę się dokona, inna niż wszystkie do tej pory. Tylko od ciebie będzie zależało, czy taka będzie. Na ile będziesz chciał spojrzeć na spowiedź na nowo. Nie tylko na oskarżenie się, ale na zobaczenie, że mój grzech znika i jego już nie ma. Bo nawraca nie prawo i nie surowość, ale doświadczenie miłości i miłosierdzia, które nam ten grzech wybacza. I na koniec swojego przemówienia, tego kazania, papież powiedział tak. Dwoje pozostało, nieszczęśliwa i miłosierdzie. Co uczynić, aby polubić miłosierdzie, pokonać strach przed spowiedzią? Przyjmijmy raz jeszcze zaproszenie Izajasza. Czy tego nie pojmujecie? Trzeba zdać sobie sprawę z Bożego przebaczenia. To ważne. Dobrze by po spowiedzi pozostać, jak ta kobieta, ze wzrokiem utkwionym w Jezusa, który właśnie nas wyzwolił, już nie w naszych niedolach, ale w Jego miłosierdziu. I kiedy na nowo sobie czytałem to kazanie papieża Franciszka, przygotowując to nabożeństwo pokutne, już wiedziałem, co zrobimy na koniec. Zrobimy w ten sposób. Za chwilę nam diakon wniesie Najświętszy Sakrament. Wniesie nam Pana Jezusa. I papież mówi, jeżeli chcecie doświadczyć tego, czego doświadczyła ta kobieta, to musicie po spowiedzi popatrzeć na Jezusa. I każdy z nas będzie miał taką ogromną szansę popatrzeć na Niego z bliska. Dlatego jak zaraz nam diakon Witali wniesie Pana Jezusa, postawi Go na ołtarzu, to proszę najpierw wszystkich księży, którzy będą spowiadali, żebyśmy podeszli sobie do ołtarza, uklęknęli tutaj naokoło, dajmy sobie minutę, półtorej i popatrzmy na Niego. Żebyśmy my najpierw sami mieli doświadczenie tej kobiety, której odpuszczono. A później, jak rozejdziemy się do miejsc, gdzie będzie trwała spowiedź, każdy z was, jak przystąpi do spowiedzi, tak samo, wejdźcie sobie tutaj po schodach na górę, uklęknijcie tutaj przed ołtarzem, połóżcie sobie rękę na ołtarzu i popatrzcie na Jezusa. Dajcie sobie minutę,
30 sekund, półtorej minuty i popatrzcie. A zobaczycie, że ten wzrok, który na was będzie patrzył, on będzie wyryty w waszym sercu później. Ale to już od was zależy, czy będziecie tego chcieli. Bo nie pytaj się, dlaczego przyjechałeś, ale dlaczego chcesz tutaj pozostać. Bo być może to jest ten najmocniejszy punkt, który wyryje największą bliznę w twoim sercu teraz. A to będzie już później na przyszłość w twoim życiu wywierało kolejne następstwa.